Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia, w końcu Tenzi i Diamond Drop, ceramik kwarc, powłoka, która już mnie przeraża aplikacja, już ci mówię co jest grane. Od 18 do 20 stopni, no to tak będzie, okolice 18 i teraz tak. Na czystą, otłuszczoną powierzchnię karoserii nanieść preparat za pomocą aplikatora, stosować na pozostawić na około 3 do 5 minut, czas sieciowania. Pracę wykonujemy odcinkami, aby zapobiec równomiernemu sieciowaniu i rozkładaniu preparatu. Następnie zdjąć nadmiar produktu, lekko przepolerować szmatką z mikrofibry w celu uzyskania lustrzanego efektu, czyli tak jak powłoka. Aplikujemy i zbieramy, docieramy. Ale to mnie wkurza już. Czynność powtórzyć 3 razy w odstępach około 3 godzin. Zalecane 3 warstwy w nawiasie. Czyli jak położysz jedno, to dupa, a grzyb. Czaisz? 9 godzin potrzebujesz. No w sumie nie, 9, 6. Tak? 3 godziny? Mamy 3, no 6. 6 godzin, żeby położyć tą powłokę. Ja pierdzielę. 11, raz, 2, 3, 4, 5, 6. No to akurat tak przed treningiem się wyrobię. No i teraz po nałożeniu ostatniej warstwy czas samoczynnego utwardzania wynosi minimum 8 godzin, co jest zajebiste. Czyli 8 godzin i mamy już utwardzoną powłokę i u mnie auto będzie stało 3 dni w garażu, później wyjedzie niestety. No dobra, biorę GoPro i zobaczymy, co jest w środeczku. No zobaczmy, co my tu mamy w zestawiku, jak to wygląda, jeszcze nie otwierany, tak jak widzisz, plomba cały czas jest. Mikrofibra. No okej. Standardowo metka, kurczę, jest to zbędna na maksa, naprawdę. Obszycie jest też hardkorowe. Mikrofibra beznadziejna. Do wnętrza może, do przecierania będzie ok, ale na pewno nie do powłoki, ale oczywiście użyję jej, no żeby nie było. Teraz tak, zestawik. 3 razy aplikacja, 2 sude. No kurde, ale fenomenalnie. Kostka, taka chińska. No i buteleczka. Buteleczkę ma taką samą jak FX Protect. W środku towaren. Ok, zaraz niuchniemy, jak to wygląda. O! Widzisz, jak się skrystalizowało? Nieźle, co? Wow, wow, wow. I to mocno. Zobacz. Jo. Tak jakby się wylała w środku. Zapach. Przyjemny. Taki lekki, takiej powłoki. Tak jakby to był zapach silantu. Tak naprawdę. Słuchaj, muszę zdecydowanie wziąć jakąś ściereczkę mikrofibry i sobie to wytrzeć. Chodzi o to, żeby mi się nie przedostało na mikrofibrę, na sudę. Nie chciałem sobie lakieru porysować. No strasznie. O. Dobra. Ok. To mamy za sobą. To leży tu. Ok. Niech sobie leży. To co? Panelik mamy. 3 takie podejścia. Jezu. Co 3 godziny. Pokażę ci oczywiście tylko jedno, bo za każdym razem nie będę nagrywał trzech aplikacji, bo nie ma sensu. Jest tego bardzo dużo. Leje się srogo. Nasączyłem i zobaczymy, na ile nam pozwoli
Myślę, że połowa spokojnie. Okej. Dobra. Tak jest, połowa i na mięciutko. O, panie. Ale dużo tego dałem, za dużo. No tak mi się nalało. Plastik też pojedziemy. Robię cały panel. Słuchaj. Nie ma sensu czekać i udawać, że za dużo jej dałem. Leje się jak z wiaderka. Co nie jest złe, no. Widzisz, no. Myślę, że z docieraniem też nie będzie problemu. Prawdopodobnie, ale szybko przysych. O, już upadło. Temu podziękujemy. Idzie tu na ten. Dobra, zobacz, co tu się wyprawia. Siedzi wszędzie? Tak, siedzi wszędzie. Jest dobrze? Tak, jest dobrze. Pojawia się gdzieniegdzie tęcza. 1 do 3 minut. Dobra, jak będzie 20 po, zacznę docierać. No fajnie. Tuściutko. A, jeszcze jedna rzecz. Wykorzystam. Patrz, tu jest strona brudna. Zawijam w piasku. Chodzi mi o listwy. Chcę zobaczyć, jak będzie z listwami. Tu. Okej. I karbon, który nie jest przygotowany. To będą takie, kurde, bonusy. I nie będę docierał. I czuję, że tu będzie petarda. Okej. I zostawiam. A co mi tam? Niech sobie będzie. Okej. Tutaj wiadomo, że siedzi CarProLite. Więc nie docierałem. Wysycha sobie powoli. Nie CarProLite, tylko CarProGliss. No właśnie. Dobra. To tu. Latareczka. I patrzymy. Wszędzie jest ok. Jak o, tu się taka trochę tęcza pojawia, ale to tak. Tu też. Ok. Dobra. No na dwa razy pójdzie. Spód też zrobię na raz. Bez problemu. No aplikacja czuje i docieranie to będzie banał. Tutaj autko robi małe przebiegi, więc powinno być też cudownie. Mamy jeszcze minutę, słuchaj. Pralka odwirowuje mi mikrofibry i bardzo dobrze. Po korekcie od razu pranę, żeby za długo nie leżały. I wiele latek posłużą. Chyba uderzyłem w GoPro, przepraszam. No dobra. Słuchaj, mamy okolice 3 minut. Następne na dole zrobię 5. Odczekam 5 minut. Mikrofibra, ale ona jest beznadziejna, słuchaj. Ojej. Straszna. Delikatny opór jest. Nie da się ukryć. Tak, jest taki delikatny opór, ale zobacz, całe drzwi. Całe drzwi. Odwracam, druga strona i już jest po wszystkim. Tu jeszcze kawałeczek tylko. No, już odpuściło. Bardzo łatwa. W docieraniu będzie super. No, elegancko. I połysk, powiem ci, że się poprawia, widzę. Nie rozumiem jednej rzeczy. No, po co ta mikrofibra? I po co dawać dwa sude, jak to się ma? Nijak, jak zalecane są trzy warstwy. No kurczę, sorry, ale tutaj w stronę firmy Tenzi. Kto będzie się chciał bawić w potrójną aplikację co 3 godziny? No kurde. Myślę, że ta osoba, która będzie chciała położyć powłokę, wybierze taką, którą zaaplikuje jednorazowo i zapomni o tym. I to będzie już. No piknie, słuchaj, tak jadę, bo jadę, ale nie wiem po co. Rewelacyjnie. Fajny połysk. Podoba mi się, naprawdę. Ładny połysk. Naprawdę ładny połysk. Już to widzę nawet. Okej. Okay. Teraz lecę na dole drzwi. Déjà vu. Déjà vu. Też srogo zaaplikuję. Trzeba uważać.
Nie leci, nie leci i leci. O, teraz ładnie. Dobra. Latarenka. Idealnie. Cały. I ciach, 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 ciach. Ładnie, płynnie, bez problemu. O, tu. Zobaczmy. Wszędzie siedzi. Dobra, i teraz robię jedną rzecz. Jednak włączę stoper. 5 minutek czekam i będę docierał. Raczej okolice 5 minut. 3.12 i widzę, u mnie w garażu specjalnie sprawdziłem temperaturę. 13 stopni jednak. I słuchaj, tu w niektórych miejscach zaczyna mi się tak skraplać. Czyli myślę, że... Zaraz ci powiem. Nie, no już jest tak na granicy, można powiedzieć. Już te niektóre zacieki, raczej niektóra aplikacja, widzę, że jak przyciągam w bok, ona trzyma te, kurczę, prążki tak w pionie, więc zaczyna już się utwardzać powoli. Słuchaj, 3.40, no powiedzmy, że 4 minuty, no. Myślę, że jej wystarczy. 5 minut latem może być za dużo. Ale też bez problemu. O, super. W sumie to lepiej chyba niż tam u góry. No, fajnie. Też jest taki sam opór, ale powiem ci, że wygodniej mi się ją dociera teraz. Czyli swoje musi posiedzieć. Tak jak deklaruję, od 3 do 5. Ja tu wybrałem 4 minuty i jest bardzo fajnie. Super, naprawdę super. Ok, druga strona. W ogóle nie czuję, żeby mi ona uzupełniała mikrofibrę. To jest śmieszne. W ogóle nie mam takiego uczucia, jakby ta mikrofibra nie była jeszcze wystarczająco uzupełniona. Co jest fajne. Ach. No słuchaj, już, no bezproblemowo. No dobra. Słuchaj, ja nie będę pokazywał ci trzech aplikacji, bo to nie ma sensu. Włączam aparat, wrzucam swoje trzy grosze. Więc tak, no bezproblemowo, naprawdę. Bezproblemowa powłoka, gdzie ona jest? A, tu stoi. Kawał powłoki, bardzo dużo jest. Jej jest 50 ml, ale patrząc na to, że potrzebujesz trzy aplikacje na auto, no, prawdopodobnie się zmieści, zależy od wielkości auta. Bo to na jeden panel położyć, no to rewelacja, ale pomyśl sobie, że teraz masz robić to samo 3 razy w odstępie 3 godzin. Słaby temat, bo na zewnątrz tego nie położysz, nie ma mowy. W garażu też, no okej, jak stoi i się nie kurzy, rewelacja, ale no co 3 godziny. No nie jest fajnie. Naprawdę to jest moim zdaniem no strzał w kolano. Teraz mamy tak, mamy wpół do 12:00. Czyli muszę tak, 14.30 i 15.30 i od razu mówię, że się nie wyrobię. Ostatnią aplikację przyjdę, zarzucę o 17:00, bo na 18:00 mam trening. Tak przyjdę i to tak na szybko ją w ciach-ciach, albo położę dwie i już, nie wiem. No to jest, widzisz, ograniczenie niestety, kurczę. No dobra, ale aplikacja banał, docieranie. Rzeczywiście, tak jak deklaruje producent, od 3 do 5 minut będzie ok. Mikrofibra tragedia. Od razu ją wyrzuć. Nie męcz się z nią. Do wnętrza sobie ją weź, będzie fajna. Kostka, typowo chińska, sude. Masz 3 razy, a dostajesz 2. To tak czy tak, no myślę, że zrobisz jedno sude, powiedzmy, na 2 panele. No. No to i tak musisz dokupić. Nie wiem, po co to dodają firmy. Taki zestaw, no troszeczkę słaby temat. Ale dobra, słuchaj, zero filozofii, fajny połysk, podoba mi się, naprawdę, połysk jest fajny, śliskość też już się pojawiła znaczna, tu mam glisa, no i glis, przy niej na przykład, słyszysz, tempo tak się wydaje, kurczę, no właśnie, tak, o, tu jest ślisko, bardziej ślisko niż przy glisie, ale glis to jest top code i to tak, kurczę, typowo na powłoki. Ale ja położyłem jako samodzielne. Aplikacja banał, docieranie banał. Tak naprawdę jedyne ograniczenie właśnie to te 3 godziny.
Jak długo posiedzi, zobaczymy. Volvo nie robi mnóstwo przebiegów, także kurczę, tutaj powinna siedzieć bardzo długo. Ja Ciebie zaproszę do dalszej części filmu. Postaram Ci się pokazać mniej więcej połysk w garażu. I oczywiście w propozycji filmu, tak jak przy każdym filmie, gdzie aplikowałem na Volvo zabezpieczenie, pokażę Ci uderzenie, jak się uda w słoneczku. Pokażę Ci cropping i oczywiście film na wiosnę. Tutaj mamy październik 25, więc zobaczymy, czy produkt jeszcze siedzi i tam swoje 3 grosze wrzucę, jeżeli chodzi o użytkowanie, mycie, no i jak? I samo oczyszczanie oczywiście, bo to też jest bardzo ważne. U mnie aplikacja odbyła się w temperaturze 13 stopni. Producent zaleca 15-18, więc no o 2 punkty niżej. Co myślę, że nie ma znaczenia moim zdaniem. Z tego, co z mojego skromnego doświadczenia, poniżej 5 stopni robi się już niedobrze. Do 5-7 można śmiało się bawić. No dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!